W przypadku tej konferencji postanowiliśmy zrobić open call i zobaczyć, kto się interesuje tematyką mieszkaniową i pozwolić nam poznać i Państwu poznać siebie nawzajem. No i dzisiejsza konferencja też jest częścią przygotowania programu i polityki mieszkaniowej dla Miasta Stołecznego Warszawy, więc wszystkie intuicje, pomysły, uwagi będą uwzględniane w ramach tworzenia dokumentu strategicznego. Ja się nazywam Joanna Erbel, a to jest... Ja się nazywam Igor Łysiuk i z racji tego, że dzisiejsze wydarzenie jest tak obszerne i będziemy Państwu prezentować tyle różnego rodzaju pomysłów, z tego względu też w samą organizację wydarzenia zaangażowanych było wiele różnych stron i organizacji. Samo wydarzenie, organizatorami wydarzenia jest program Mieszkania 2030 Miasta Stołecznego Warszawy. Oprócz tego Fundacja Blisko oraz Fundacja Elewacja, wydawca kwartalnika Rzut. Naszymi patronami medialnymi są kwartalnik Rzut, Architektura Murator, Notes na 6 tygodni, Miasto 2077, Habitat for Humanity Poland oraz Pracownia Studiów Miejskich i Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. I dzisiaj będziemy słuchać, albo Państwo będą prezentować w trzech blokach. Pierwszy blok to innowacje społeczne, drugi to innowacje technologiczne, trzeci to blok to innowacje formalne. Oczywiście te prezentacje można by też przypisać do innych tematów, bo one są, jak Państwo zobaczą, bardzo wielowymiarowe. I zaczynamy od kwestii społecznych. Ale zanim zaczniemy, oddamy głos pani dyrektor Marlenie Hatach, architektce miasta. Zapraszamy. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło. Przyznam szczerze, że ten zaszczyt otwarcia dzisiejszy przypadł mi trochę w zastępstwie, dlatego że miał dzisiejszą konferencję tworzyć prezydent Michał Olszewski, który otworzy, ale trzeci panel, bo jest jeszcze w podróży w samolocie i ustąpił mi dzisiaj pierwszeństwa, także ja mogę Państwa przywitać. Bardzo się cieszę, że to wydarzenie ma dzisiaj miejsce i że mogę tutaj reprezentować Miasto Stołeczne Warszawa, ponieważ temat mieszkalnictwa jest dla nas obecnie jednym z takich tematów absolutnie priorytetowych. Jesteśmy w takim dosyć trudnym, ale ciekawym, bo stanowiącym ogromne wyzwanie momencie, kiedy jednocześnie tworzymy strategię miasta do roku właśnie 2030, ale pracujemy też nad nowym studium uwarunkowań dla Miasta Stołecznego Warszawy. Studium, które w tej chwili obowiązuje, to jest dokument, który został uchwalony w roku 2006, więc jak łatwo policzyć, ma już w tej chwili ponad 10 lat. Założenia, które kierowały twórcami tego dokumentu, w pewnej mierze straciły już na aktualności. Zmienił się nasz sposób myślenia zarówno na przykład o komunikacji w mieście, stąd musimy zweryfikować, czy wielkie rezerwy terenowe, które zostały tam zastrzeżone pod szersze trasy ruchu, są jeszcze nam wciąż potrzebne, ale też musimy bardzo poważnie podejść jak gdyby od początku do problemu mieszkalnictwa w Warszawie. W roku 2006 spodziewano się wielkiego przypływu mieszkańców do stolicy. Rzeczywistość zweryfikowała te poglądy, między innymi poprzez emigrację gdzieś tam na Wyspy Brytyjskie, szczególnie do Londynu, okazało się, że Warszawa jest bardzo atrakcyjnym celem, ale nie aż tak, jak sądzono na początku. Stąd wielkie tereny zabudowy, które są przeznaczone w studium pod zabudowę, okazały się takim dosyć scenariuszem, powiedziałabym, optymistycznym, żeby nie powiedzieć przesadzonym. I stąd na przykład do dzisiaj się musimy borykać z takim problemem rozlewania się naszego miasta, kiedy zabudowa, która powstaje, nie jest bardzo intensywna, nie jest bardzo zwarta, ale gdzieś tam, szczególnie jeżeli myślimy o Białołęce albo Wawrze, w jakiś taki sposób nie do końca skoordynowany i skupiony gdzieś dalej nam tutaj wyrasta w naszej przestrzeni. I teraz stoimy przed zadaniem bardzo trudnym, bo musimy jednocześnie myśleć o względach przestrzennych, musimy zweryfikować te tereny, które już zostały pod tą zabudowę przeznaczone, licząc się z ogromnymi odszkodowaniami, bo jeżeli ktoś taki teren kupił, a w tej chwili zmienią się zasady planistyczne, to oczywiście trzeba ponieść tego konsekwencje. Jednocześnie mamy świadomość, że pozostały nam w bardzo dobrze skomunikowanych miejscach w mieście tereny do tej pory przeznaczone pod zabudowę przemysłową albo pod te rezerwy terenowe właśnie na drogi albo na kolej, które moglibyśmy przeznaczać pod zabudowę mieszkaniową, ale one teraz w studium takiej funkcji nie mają, więc jakby musimy od nowa znaleźć kryteria. Co więcej, dotychczas
w mieście jednak dominowała taka dosyć silosowa struktura. Były po prostu pewne piony. Ten pion zajmował się z sprawami społecznymi, ten pion zajmował się komunikacją. W tej chwili wiemy, że takie problemy właśnie jak mieszkalnictwo wymagają bardzo ścisłej współpracy. Jest to problem jednocześnie i społeczny, i ekonomiczny. I musimy jakby sprzęc razem nasze działania w różnych sektorach i zmieniać stopniowo tą silosową, pionową strukturę w mieście w taką strukturę matrycową, żeby przy danym problemie bardzo ściśle ze sobą współpracować. I szukamy cały czas tych nowych rozwiązań. Wiemy już, że w tej chwili dominujący model mieszkalnictwa, czyli model deweloperski, spełnia częściowo potrzeby, dlatego że tych mieszkań rzeczywiście przybywa. Mówi się, że 20% mieszkań tak w ostatnim dziesięcioleciu przybyło do miasta stołecznego Warszawy, ale jest to oferta bardzo monotonna i która generuje problemy, na przykład związane z tym, że mieszkańcy, którzy wykupują mieszkania w tym systemie, są bardzo przywiązani do miejsca, w którym żyją, co bardzo ogranicza ich mobilność życiową i na przykład ogranicza możliwość starania się o pracę. Wiemy o tym, że coraz bardziej zmienia się też przecież sposób życia. Często próbujemy łączyć miejsce zamieszkania z naszą pracą. Szukamy miejsc zamieszkania w bezpośrednim styku z naturą, mimo tego, że mieszkamy w środku miasta. Szukamy jakiejś możliwości, na przykład uprawy na własny użytek, posiadania zwierząt w mieście i nie zawsze ta oferta, która w tej chwili mieszkań jest ogólnie dostępna, spełnia wszystkie te zapotrzebowania. Ja nie mogę powiedzieć, że my jesteśmy w tej chwili w takim momencie w mieście, kiedy my znamy wszystkie rozwiązania, kiedy my wiemy, znamy wszystkie odpowiedzi. Wręcz przeciwnie, jesteśmy bardzo otwarci na pomysły, na inspiracje i na te rozwiązania, na które niekoniecznie my sami żeśmy w naszym zespole gdzieś tam w toku myślenia wpadli. Stąd ta dzisiejsza konferencja, w ogóle cały ten cykl debat jest przez nas cały czas bardzo ściśle obserwowana, bo rzeczywiście szukamy wiedzy i mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie wiele nam tej wiedzy przyniesie i bardzo na to czekam. Także dziękuję pięknie i zapraszam naszych rozmówców. Dziękujemy. To szanowni państwo, my chcąc tutaj, myśląc nad formułą całego dzisiejszego wydarzenia, wymyśliliśmy coś takiego, że ponieważ każdy blok jest podzielony na dwa takie podbloki, to chcielibyśmy zaprosić tutaj prelegentów z tej pierwszej części, czyli Dariusza Śmiechowskiego, Paulinę Maląg oraz Agnieszkę Cieśle i Jana Cieśle o zajęcie miejsc na naszych kanapach. I za sekundę poprosimy... I za sekundę poprosimy Dariusza Śmiechowskiego o rozpoczęcie naszego pierwszego bloku innowacji społecznych. Dariusz Śmiechowski opowie nam o tym, jak będziemy mieszkać w przyszłości. Taka tylko uwaga tutaj do wszystkich jeszcze prelegentów, że ponieważ plan naszego wydarzenia jest dość napięty, to będziemy tutaj dawać tajne znaki, kiedy już będzie się pomału kończył czas. W postaci karteczki. To sobie będzie. Dobrze. Prawo. Prawo? To już. Dzień dobry. Tak, bardzo trudno pewnie będzie w ciągu 10 minut zrobić to, co ja będę usiłował tu zrobić, ale być może bardzo szybko pokażę przykłady, które są na końcu, ale może to wprowadzenie, jeśli można tylko przygaszenie świateł prosić troszkę, bo bardzo słabo będzie widać zdjęcia. I szczególnie tutaj w miejscu, gdzie... jest, bo tam raczej mogą zostać, a tutaj mogłyby, o, dobrze, jeśli można tak, w takiej kameralnej atmosferze. Ja tutaj, my jesteśmy w ogóle dzisiaj chyba wszyscy, jak mówimy o tym, jak będziemy mieszkać w przyszłości, w roli trochę wróżek, bo w tym czasie turbulencji światowych i naszych tu polskich pewnie trudno przewidywać,
tak daleko jak 2030, 2050 czy 2070, coś takiego było powiedziane. Ja może będę starał się bardzo szybko, bo tak, Państwo możecie sobie czytać, ja nie będę czytał tego, co jest na slajdach, natomiast chciałbym się skupić tutaj w tym, co chciałbym przekazać, może to będzie widoczne, czy bardziej, czy mniej, że jest wiele form zamieszkiwania, które wypełniają sporą lukę pomiędzy schematami. I jeżeli mówimy o tym, czego oczekujemy po mieszkaniu, to pewnie tego, żeby można nie tylko było spełnić swoje podstawowe potrzeby, jak i, ale też... też uzyskać chyba większą satysfakcję, taką satysfakcję metafizyczną, czy intelektualną, czy jak to nazwiemy, duchową, kulturową z mieszkania. Chciałbym na początku pokazać kilka przykładów, mówiąc, jak nie chcemy chyba mieszkać w przyszłości, bo to te dwa skrajne przykłady, które były pokazane na wystawie przy okazji Warszawy w budowie ostatniej, chyba mówią nam, żeby zostawić je, czy zostawiać je już za sobą, to znaczy ten model mieszkania w takim rodzaju blokowiska, czy mieszkania w zamkniętym osiedlu takich domów dworkowych, czy dworkowatych, to już chyba mamy za sobą. Tu one są oparte oczywiście na szlachetnych modelach ludzi, którzy dużo czasu spędzili, żeby opracować te modele. Na przykład Le Corbusier zajmował się wtedy, kiedy miasta ogrody były modne, znaczy modne w sensie, kiedy ta idea była nośna, on też się tym zajmował i starał się spiętrzać budynki na sobie po to, żeby uzyskać większą intensywność zabudowy, ale też ten amerykański model, który wielu deweloperów u nas stosuje, też chyba już jest nie do stosowania. Te slajdy mi się same zmieniają, ale to chyba będzie w porządku. Tak to było ustawione chyba, tak? No to jest to, jak nie chcemy chyba mieszkać w przyszłości. Tu mamy, ja z kolegami kiedyś podrzucił to zdjęcie z rzut z ekranu z Google Maps, pokazując ten niezwykły styk wsi i miasta w Kielcach. No jak mówimy o miastach ogrodach, czy o tym dążeniu kiedyś do tego tworzenia rodzaju miasto wsi, czyli łączenia tych wszystkich zalet mieszkania na wsi, mieszkania w mieście, to tutaj w takich przykładach widzimy pewne skrajności. Warto przyjrzeć się temu, co mam nadzieję Polsce nie będzie zagrażało, to znaczy temu, co się stało w Hiszpanii na przykład. Tu się posłużę kilkoma zdjęciami w tej prezentacji z Biennale Architektury ostatniego w Wenecji. Była wystawa hiszpańskich zdjęć struktur niepotrzebnych, czy pod nazwą nieukończone, i tu widzimy na przykład nieukończone miasto, czyli fragment zabudowy zrealizowany, a reszta zupełnie zostawiona, porzucona, nie wiadomo, co się z tym będzie działo. No, ludzie starają się w takich strukturach funkcjonować. My to w jakiś sposób znamy z tych naszych niewykończonych domów czy osiedli również, natomiast tam to jest efekt tej też planowej polityki mieszkaniowej, która była, a która okazało się była w wielkiej mierze zawodna. Teraz jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, jak możemy mieszkać w przyszłości, to pewnie warto, jakby ktoś był zainteresowany, sobie przeczytać polską wersję takiego miasta jutra, takiego wydawnictwa Unii Europejskiej z 2011 roku, to jest mniej więcej w okolicy polskiej prezydencji unijnej. To pokazuję specjalnie okładkę, bo jak na mój gust, czy moje oczekiwania życia w mieście, to być może nie wystarcza wyłącznie mieć
takie domy bardziej czy mniej, że tak powiem, modne architektonicznie, czy nie wystarcza mieć rodzaj parku, po którym można spacerować, czyli takiego rodzaju wybiegu dla mieszkańców, ale chyba oczekujemy czegoś więcej po współczesnym mieście. No, to biennale architektury, jeśli ktoś miał okazję być albo studiować to, co się tam działo, było bardzo istotne, bo miało w wielkiej mierze odpowiedzieć na te problemy, jak mieszkanie i jakość życia mają wyglądać w przyszłości. Zadawane było sporo pytań związanych właśnie z tym, co mówiłem, z tymi turbulencjami współczesnymi. I Alejandro Aravena, kurator tego biennale, w bardzo ciekawy sposób podszedł do zbioru tych przykładów czy pytań, seminariów, wszystkiego, co się działo wokół biennale. No, Aravena sam jest reprezentantem takiego, jak tu widzimy, podejścia. To Państwo pewnie znacie ten przykład dosyć powszechnie chyba właśnie jakoś też dostępny w internecie jako budynki do ściągnięcia, po prostu do naśladowania, wręcz do realizacji. To jest projekt takich podstawowych, można powiedzieć, komórek mieszkaniowych, pomiędzy które można wbudowywać coś już bardziej spontanicznie. Podkreślano na Biennale również tę potrzebę jakiegoś stopnia nieformalności w organizacji przestrzeni mieszkaniowej. No, warto się też przyjrzeć takiej inicjatywie Architektura 2030. Przed chwilą to było, przepraszam, o, jest, takiego think tanku amerykańskiego, już kilka lat dobrych temu, stworzonego przez Edwarda Maslow, który zajmował się całe życie przestawieniem sektora budowlanego, przede wszystkim sektora mieszkaniowego, właśnie na tory architektury zrównoważonej, architektury, która przede wszystkim pozwoli na oszczędności zasobów naturalnych, nie zmniejszając standardu życia czy jakości przestrzeni. Tu warto się przyjrzeć może, bo Państwo wszyscy pewnie macie dostęp do takich danych, ale jak się je pokazuje, to pewnie widać, co się, no ten 2030 rok właśnie, który jest hasłem też tutaj obecnym, jest tym momentem krytyczny, no jest przez naukowców określany jako moment krytyczny, jeśli chodzi o dostęp do paliw kopalnych, o kryzys ekologiczny, kryzys demograficzny. Liczba osób 50 plus przekroczy 50% w tym czasie, a w miastach będzie mieszkało ponad 60% ludności. Tu warto przyjrzeć się tym, przepraszam, bo mi się to po prostu tutaj dziwnie to zmienia, tym tendencjom, które są w mieszkalnictwie, czyli temu, że przeciętne gospodarstwa domowe są, przepraszam za literówkę, są coraz mniejsze, ale jednocześnie ten trend, że mieszkania są coraz mniejsze, napędza cały boom w mieszkalnictwie, bo jednostek mieszkaniowych jest coraz więcej. No i liczba budowanych mieszkań na świecie prześciga wzrost populacji, no ale jednocześnie budowa ogromnej liczby mieszkań powoduje naruszenie równowagi ekologicznej na świecie. No i przeciętnie maleje generalnie liczba osób w jednostce mieszkaniowej, no i z tych powodów właśnie, czyli coraz mniej na przykład mamy zamieszkiwania wielopokoleniowego, chociaż w Polsce na pewno, czy w takich krajach jak Włochy, czy nawet Hiszpania, jest jeszcze tendencja zamieszkiwania młodych ludzi z rodzicami, no chociażby z powodów problemów finansowych, problemów braku pracy, ale generalnie są tu pokazane tendencje światowe. No, na przykład atrakcyjne współzamieszkiwanie typu cohousing, cohabitat, cohabitation, jak to tłumaczyć, no w każdym razie są różne formy
zamieszkiwania, które nie są wyłącznie takim stereotypowym zamieszkiwaniem rodziny czy rodziny wielopokoleniowej. I na Biennale w Wenecji właśnie pokazany został przykład ciekawego takiego podejścia, może trochę nawet dowcipnego, do takiej ekonomii zamieszkiwania i ekonomii, ekologii zamieszkiwania, która wynika z badań, w jaki sposób ludzie spędzają czas w domu. No, chociażby gdyby przyjrzeć się temu, ile czasu spędza się na czytanie 24 minuty, ale na media elektroniczne ponad 8 godzin. No jeżeli mamy dla snu normalny czas, no to też to dla opieki nad dziećmi na przykład 24 minuty w przeciętnym gospodarstwie domowym brytyjskim. No i były pokazane przykłady różnych modeli. Delikatnie zwracam uwagę na czas. Dobrze. Taki model minimalistyczny, czyli model Airbnb, to jest taki dowcip, może trochę model tiny home, to jest zresztą obecne na całym świecie, w pewnym sensie jest to jakaś też moda wśród młodych ludzi. No i mamy poszukiwanie różnych form, może taką tęsknotę do form zamieszkiwania gdzieś w naturze, do takich form, czy do tych właśnie różnych innych form zamieszkiwania skłaniają takie tendencje jak uznanie wolności duchowej czy kulturowej ponad gromadzenie dóbr materialnych, czyli nie potrzebujemy takiego wielkiego mieszkania czy domu. No i minimalizację śladu ekologicznego. No tutaj to hasło wyrwania się z pewnego kręgu takiego, można powiedzieć, czy to czasami odczytywanego przez ludzi jako niewolnictwo nawet i wyjścia właśnie do ogrodów, zamiany tych ogrodów prywatnych w ogrody społecznościowe. Tutaj będzie zresztą mówione na ten temat, wycofanie się z wyścigu szczurów, odrzucenie tych różnych, można to nazwać przywar współczesnego świata, czy wyjście w inny rodzaj filozofii, no, wiązanie się, no jednocześnie takie pozytywne wiązanie się ludzi w pewne grupy, w pewne małe społeczności, często związane z opieką nad osobami niepełnosprawnymi, czy z jakimś poszukiwaniem innego, zupełnie innej duchowości. Tutaj trudno mi się w tej chwili w to wgłębiać, bo nie mamy na to czasu, ale efekt tego jest taki, że odrzuca się spora część oferty rynku mieszkaniowego jako po prostu nieinteresującą. Odrzuca się ten wieloletni kredyt zniewalający ludzi przez dziesiątki lat. No i poszukuje się innych form. No tutaj na Biennale też w Wenecji w pawilonie duńskim była pokazana taka trochę piramida, taki rodzaj takiego kloca, który obciąża to życie właściwie nasze współczesne poprzez to, że te ogromne koszty budowy mieszkań są, między innymi wynikają z tego, że zyski po drodze, czy te koszty wszystkie pośrednie są tak ogromne, zyski deweloperów w Polsce są przecież wiadomo, że dużo wyższe z reguły niż w krajach Europy Zachodniej. Także to jest też ciekawe. No i tu może warto się przyjrzeć temu. Ja nie mam czasu na tłumaczenie, ale w każdym razie warto chyba zauważyć to, że w takiej piramidzie, trochę nawiązującej do piramidy Maslowa, mieszkanie, tak jak powiedziałem wcześniej, to nie jest spełnienie wyłącznie potrzeb podstawowych schronienia, ale to jest również tworzenie przestrzeni publicznej, współtworzenie tożsamości, poszukiwanie tej tożsamości. No i gdzieś tam ten znak zapytania mówi o tym, że to jest też dużo, dużo więcej. Chyba nie mam już czasu, tak? Czy?
Odrobinę. No to jeszcze tutaj bardzo ciekawa była ta związana z tym ekspozycja na Biennale, która właśnie była tą fizyczną piramidą, która miała ten czubek gdzieś tam w suficie, do którego nie było dostępu. No i chyba warto powiedzieć, że pociągające są nawiązania do takich wspólnot intencjonalnych, czy do właśnie powiedziałem małych społeczności, do form zamieszkiwania małych społeczności, bo jeśli przyjrzymy się do tych wzorców, które całkiem nieźle funkcjonują dzisiaj, czyli do tych takich zrównoważonych osiedli, czy do miastogrodów, które wydawało się, że są utopią, ale jednak w wielu miejscach bardzo dobrze funkcjonują i kwitną i tam ludzie jednak zadowoleni są z mieszkania, to często takie formy nazywane są alternatywnymi, a w pewnym momencie przechodzą do tego tak zwanego mainstreamu. No także nisze w organizmach miejskich, gdzie pewien stopień autonomii służy społeczności, tożsamości, ochronie ducha miejsca, no takie nisze są zauważalne również w Warszawie. Być może to są też pewne podpowiedzi dla budujących czy rewitalizujących miasta po to, żeby w tę przestrzeń stworzyć nie tyle w sposób racjonalny, co nawiązujący do pewnych ponadczasowych reguł. No, a Christopher Alexander no, podaje te wzorce projektowe i między innymi było to mówione zresztą przez Andrzeja Barana na jednym z poprzednich seminariów, właśnie jak warto w sensie społecznym tę przestrzeń dzielić, jak warto ją rozumieć, jak liczba osób zamieszkujących razem jest istotna. Tutaj można to trochę odnieść do tego, co ja też jestem związany jakoś z tą przestrzenią i jakoś i jednocześnie emocjonalnie i trochę organizacyjnie czy po sąsiedzku tam pracuję, ale to też można zauważyć w takich miejscach jak na przykład osiedle jazdów. To będzie więcej mówione na temat takiej inicjatywy z osiedla jazdów, ale kolonii artystycznych czy miastogrodów, tych osiedli zakładowych, które kiedyś były, no, ponad 100 lat temu nawiązywały do tych może społecznych idei jeszcze wywodzących się z New Harmony czy z New Lanark, z tych prób z opanowania sytuacji mieszkaniowej ludzi w czasie rewolucji przemysłowej. To już było wtedy zauważane, że jak tak dalej pójdzie, to nie da się po prostu mieszkać w przyzwoity sposób, jeśli nie zmieni się sposobu traktowania przestrzeni, budowania przestrzeni mieszkaniowej. No tu pokazuję przykład budowany. Tak, to już nie mam czasu. Tu pokazuję jeden z przykładów podawanych jako zrównoważone osiedle. To też jest znak zapytania, czy ono jest w budowie w tej chwili. Tu tylko kilka przykładów. Już bez komentarzy zupełnie. No jako reakcja na zmiany klimatyczne są również takie proponowane, czy jako reakcja na zmiany klimatyczne są takie miejsca. To są wszystko miejsca istniejące na świecie, gdzie mieszkają ludzie, gdzie ludzie tworzą. No tu Norman Foster jest na przykład bardzo zajęty tym projektem w tej chwili Mazdaru. Tu coś, do czego się staramy odnosić, pewnie jak myślimy o przyjaznej przestrzeni mieszkaniowej, czyli do tych przykładów, które jednocześnie w sposób radykalny proponują oszczędność energii czy ochronę środowiska, znaczy samo zaopatrzenie w bardziej wysokotechnologiczny lub niskotechnologiczny sposób. Może tak popędziłem trochę przez te przykłady, ale to może warto, jak ktoś jest zainteresowany, więcej studiować, bo tam jest kopalnia różnych pomysłów i jednocześnie doświadczeń całych wielkich czy mniejszych grup ludzi, którzy funkcjonują w takich miejscach i no jeszcze może nie na morzu, bo to dalsza perspektywa, ale być może to jest też przed nami. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Prosimy brawa.
I teraz poprosimy Paulinę Maląg, która opowie nam o poszukiwaniu modelu życia we wspólnocie. Mogę od początku. To jest czwarty slajd. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paulina Maląg. Chciałabym pokrótce opowiedzieć o poszukiwaniu modelu życia we wspólnocie. Obecny model gospodarstwa, to nie działa. Okay. Obecny model gospodarstwa domowego jako jednostki zamieszkiwanej przez rodzinę, parę bądź samodzielną osobę obowiązuje w Europie od około 100 lat. W średniowieczu rolnictwo było dominującym źródłem dochodu, co zachęcało ludzi do życia w dużych wspólnotach. Ówczesny model stanowił taką formę przejściową między koczowniczymi grupami myśliwych zbieraczy, a współczesną sytuacją. Były to grupy przyjaciół i dalekiej rodziny. Ludzie bardzo często się przeprowadzali, instytucja domu rodzinnego miała bardzo nikłe znaczenie. Dzieci spędzały wiele czasu z dala od rodziców, także w wieku nastoletnim, domostwa nie były traktowane jako miejsca prywatne. To znaczy wiele z nich pełniło formę także miejsca pracy, warsztatu i ludzie traktowali je bardziej jako miejsca publiczne. Między innymi wchodzili tam bez pukania. Reformacja protestancka przyniosła odrzucenie prymatu życia religijnego nad życiem prywatnym i zastąpienie go porządkiem domowym, czyli świętą rodziną. Tutaj ojciec zastępował Boga, matka księdza, a dzieci miały być wiernymi. W tym czasie dużą popularność zyskały także jasełka, które propagowały postać Jezusa bardziej jako członka rodziny nuklearnej niż samotnego nauczyciela. Domostwo składające się z matki, ojca i ich biologicznych dzieci rozpowszechniło się w wieku XV, jednak był to model, do którego dążono i dopiero połowa wieku XIX przyniosła faktyczne wprowadzenie go w życie. Industrializacja osłabiła rolę szerokiej społeczności w zarabianiu na życie i zamiast podporządkowania się prawom natury, zbiorom, żniwom, ludzie emigrowali do miast, by pracować w fabrykach, a później także w biurach. Początek wieku XX i wydajność przemysłu umożliwiły rozpowszechnienie się prywatnych domostw, najbardziej w historii odizolowanych od krewnych i sąsiadów. Wtedy też najbardziej rozwinęły się właśnie budownictwo wielorodzinne. Ten rozwój trwał mniej więcej do lat 50., 60. XX wieku. Jednak w istocie taka forma zamieszkiwania przynosi nam wiele trudności. Zyskujemy prywatność, ale poświęcamy bardzo wiele czasu na zajmowanie się domem, na gotowanie, na sprzątanie. Rachunki za prąd, wodę czy internet też stają się dużo niższe, kiedy podzielimy je pomiędzy więcej osób. Aspekt społeczny takiej formy mieszkania też przynosi wiele trudności, co dotyka szczególnie osób starszych czy nieaktywnych zawodowo rodziców, którzy spędzają bardzo dużo czasu w samotności. Na początku lat 60. w Danii próbowano znaleźć jakieś pierwsze alternatywy dla tej sytuacji. Wiele rodzin było nieusatysfakcjonowanych formami zamieszkiwania oraz społecznościami, które były przez nie kreowane. W 67 roku w gazecie Politiken został opublikowany artykuł zatytułowany „Dzieci powinny mieć 100 rodziców”, co było takim impulsem dla grupy 50 rodzin do stworzenia pierwszego cohousingu. To był najstarszy wspólnotowy projekt, który istnieje do dziś. Nazywa się Settedamen, jednak należy pamiętać, że to jest bardzo skrajna forma mieszkania wspólnotowego. I teraz chciałabym zaprezentować tendencje, które przewidują życie we wspólnocie, ale z zachowaniem większego indywidualizmu i większej prywatności. Pierwszą z nich będzie typologia Cluster Grundriss, czyli mieszkań klastrowych ze Szwajcarii. Silnie związana z Wohnungsbaugenossenschaften, czyli kolektywami mieszkaniowymi. Stanowią one około 5% rynku nieruchomości w Szwajcarii, a czynsze w takich mieszkaniach są około 15% niższe niż średnia rynkowa.
Początkowo były one formułowane wewnątrz grup zawodowych, z czasem stały się bardziej różnorodne. Największą popularnością cieszą się w Zurichu, gdzie rosnące ceny mieszkań oraz stale zwiększająca się powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca, w tej chwili to jest około 45 metrów kwadratowych na osobę, zapoczątkowały taki eksodus na przedmieścia. Miasto Zurich pod koniec lat 90. w odpowiedzi na ten problem zaproponowało taki program 10 tysięcy mieszkań w 10 lat, jednakże mimo spełnienia założeń tego programu ceny nieruchomości wciąż były za wysokie. Dodatkowo starzenie społeczeństwa poprzez starzenie się społeczeństwa rosło zapotrzebowanie na wszelkie formy zamieszkiwania skierowane dla osób starszych. W odpowiedzi na takie wymagania pojawiły się pierwsze eksperymenty, które były właśnie głównie rozwijane przez kooperatywy. Tutaj kooperatywa Kraftwerk Eins, założona w 1995 roku, uzyskała od miasta Zurich działkę, na której znajdowały się dwa obiekty. Uprzednio były to domy dziecka. Kooperatywa rozpisała konkurs, który wygrało biuro Adriana Streicha, proponujące rozbudowę tych obiektów poprzez stworzenie wspólnego tarasu z klatką schodową, która umożliwiłaby połączenie tych jednostek. Tak, to jest to założenie. Widzimy, że mamy tutaj klasyczne formy mieszkań zaznaczone na różowo oraz dwa zespoły klastrowe na piętro. I teraz co to znaczy mieszkanie klastrowe? To jest taka grupa, która skupia około 10-12 osób, które mają do dyspozycji przestrzenie wspólne, czyli przestronne kuchnie, salony, jadalnie, ale każda jednostka, czyli taki mały klaster, to może być mieszkanie jednopokojowe, półtora pokojowe, dwójpółpokojowe, które zajmują jedna, dwie, trzy osoby. Po lewo i po prawo możemy tutaj zobaczyć, kto zajmuje przykładowe mieszkania. I ta północna część to są pary w średnim wieku z dziećmi, ale ciekawym przykładem jest ta część południowa, gdzie mieszkają studenci z osobami starszymi. Bardzo dobrze radzą sobie właśnie w takim połączeniu. Tak, to jest rzut tego budynku. Ciemno-niebieskie zaznaczone są przestrzenie wspólne, jasno-niebieskie są jednostki mieszkalne. No i widok na przestrzenie wspólne, czyli tą klatkę schodową oraz te jadalnie. Kolejnym przykładem klaster Buntris jest Kalkbreite, czyli projekt zrealizowany przez kooperatywę o tej samej nazwie. Podobnie jak w Heizenholz, kooperatywa otrzymała działkę od miasta na zasadzie dzierżawy na 68 lat, chyba z przedłużeniem na kolejne 30, tylko że była to działka istniejącej zjezdni tramwajowej i kooperatywa zdecydowała się na rozbudowę tego terenu, silnie łącząc go z miastem, to znaczy umieszczono tutaj bardzo dużo funkcji usługowych, restauracji, sklepów, kino. Taras, dziedziniec wewnętrzny jest położony na terenie, na poziomie plus 2. Również został rozpisany konkurs wygrany przez biuro Müller-Sigrist, które z uwagi na to, że jest to bardzo duże założenie, chciało w jakiś sposób połączyć, zespolić całą tą jednostkę. Zaproponowało taką wspólną ulicę, wewnętrzną ulicę, która była inspirowana jednostką mieszkaniową Le Corbusiera. Dzięki tej ulicy każdy z mieszkańców ma dostęp do wspólnych tarasów na dachu. I tutaj też możemy zobaczyć, że te klastry mają troszeczkę inny program niż w poprzednim projekcie, to znaczy są bardziej zindywidualizowane, ponieważ przestrzenie publiczne i prywatne są połączone poprzez tą wspólną drogę, czyli możemy zaprosić gości do tego wspólnego salonu, niekoniecznie dzieląc go z pozostałymi członkami wspólnoty. Ciekawym rozwiązaniem są też Jokerräume, czyli takie pomieszczenia bez zdefiniowanej funkcji, które są wykorzystywane jako atelier malarskie, jako sale do jogi, w zależności od potrzeb członków wspólnoty. To mogą być także dodatkowe pokoje, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Tak, no mieszkając w takim dużym kolektywie na pewno musimy zgodzić się na wiele kompromisów, ale też bardzo wiele zyskujemy. Tutaj na przykład kolektyw zatrudnia konsjerża, a ponieważ jest zobowiązany do nieprzynoszenia dochodów, to z naddatków czy z przychodów, które ma z tych usług, które są tam zlokalizowane, czasami zatrudniany jest na przykład kucharz, który gotuje darmowe posiłki dla członków kooperatywy. A jeszcze tutaj chciałam... Chciałam pokazać jeszcze tylko, że w mieszkaniach są dodatkowe okna, które są z kuchni, które są skierowane do klatek schodowych. I to jest rozwiązanie, które łączy te mieszkania ze sobą w sposób wizualny, ale także przyczynia się do naturalnego wentylowania pomieszczeń. Całe założenie miało realizować program społeczeństwa 2000 W. Jest jak najbardziej ekologiczne i stosuje naturalne rozwiązania. Odmiennym przykładem, o którym chciałabym opowiedzieć, są hacker houses, czyli takie grupy programistów, które mieszkają i pracują razem nad startupami. Taka tendencja została zauważona przez ludzi wynajmujących przestrzenie do pracy startupom czy też freelancerom. Zarówno w USA, jak i w Chinach. Ekstremalnie małe jednostki rekompensuje tutaj szereg udogodnień w postaci darmowego piwa, zajęć z jogi, regularnego sprzątania, zmiany pościeli. Całość ma taki modny, loftowy charakter. I można powiedzieć, że to jest taka forma akademika dla dorosłych. Mieszkańcy cenią sobie takie poczucie wspólnoty, możliwość wymiany doświadczeń z osobami z podobnej dziedziny. Jednak w ujęciu typologicznym ten obiekt nie przynosi nam zbyt wiele innowacji. Tu dyskretnie zwracam uwagę na kończący nam się czas. Okay. I ostatni przykład, który chciałam pokazać, to jest Urban Tulu. Projekt powstały w Chinach jako osiedle społeczne, zaprojektowany przez grupę Urbanus jako projekt typowy do dalszego powielania na trudnych działkach właściwie w całych Chinach. Ten obiekt ma swój trzon w tradycyjnej architekturze chińskiej, czyli właśnie w Tulu. To były takie społeczności około 50 rodzin pochodzących z tego samego rodu. Były to plemiona Haków z północy Chin, które przez liczne inwazje były zmuszone do emigracji na południe. To było coś pomiędzy wsią a miastem. I taki obiekt kondensuje w sobie wiele cech tradycyjnych Chin. W aspekcie architektonicznym to były budynki na planie koła, które zostały zbudowane z ścian z ubitej ziemi, bardzo dobrze spełniających warunki przeciwpożarowe, zwrócone ku wewnętrznemu dziedzińcowi. Okna i drzwi były otwarte do wewnątrz przy prawie ślepych ścianach zewnętrznych, a także ustrojowi społecznemu, który rozbudowywał linearną strukturę pokrewieństwa. Nowe założenie zrealizowane przez architektów wykorzystuje wiele z tych cech. To są znowu ekstremalnie małe jednostki skierowane do środka, który mieści w sobie centrum usługowe i społeczne. Mamy tutaj bibliotekę, mamy parking rowerowy, ale także tarasy, na których można uprawiać tai chi. Tak jak powiedziałam, jednostki są bardzo, bardzo małe. To są mieszkania maksymalnie jedno-dwupokojowe. Jest też taki model dormitorium dla 5 osób. I rekompensatą dla tego miałyby być te otwarte przestrzenie wspólne, czyli balkony, czyli tarasy i liczne kładki. Tak. Mam nadzieję, że tak pokrótce udało mi się pokazać zależności społeczne, ekonomiczne, historyczne, które kształtują architekturę mieszkaniową. Należy jednak pamiętać, że to nie tylko te zależności kształtują architekturę, ale także architektura kształtuje nasze życie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz poprosimy Agnieszkę Cieśle i Jana Cieśle, którzy opowiedzą nam o wzorcowym mieszkaniu seniora. Jeszcze
Jeżeli Państwo pozwolą, to ja tutaj sobie stanę z boku. Nazywam się Agnieszka Cieśla, zajmuję się naukowo badaniem relacji rozwoju demograficznego i rozwoju przestrzennego. I wraz z Janem jestem autorem i koordynatorem inicjatywy noszącej hasło U siebie mimo wieku. Jest to pierwsze w Polsce wzorcowe mieszkanie seniora, które powstało, przepraszam bardzo. Jest to pierwsze w Polsce wzorcowe mieszkanie seniora, które powstało, otwarte zostało we wrześniu ubiegłego roku i znajduje się na warszawskich Bielanach. Jest to oddolna, prywatna inicjatywa, a w mieszkaniu prezentowane są realne, dostępne na rynku produkty i udogodnienia służące osobom starszym i pomagające im w pozostaniu jak najdłużej niezależnym. Mieszkanie zostało zakupione przez naszych krewnych. My dostosowaliśmy je do potrzeb osoby poruszającej się na wózku i postanowiliśmy zrobić z tego mieszkania właśnie taki showroom i zaprosić do uczestnictwa w tym projekcie firmy, które mają w swojej ofercie produkty, usługi dedykowane właśnie osobom starszym. Projekt będzie trwał do września 2018 roku. I jest to miejsce spotkań też związanych właśnie z tą tematyką starzenia się i dostosowywania przestrzeni do potrzeb osób starszych. Nasza inicjatywa jest jedną z nielicznych, które należą do Europejskiego Partnerstwa Innowacji na rzecz zdrowego i aktywnego starzenia się. Partnerstwo służy wymianie doświadczeń, ale też nawiązywaniu kontaktów i ewentualnie późniejszemu udziałowi w projektach badawczych. W projekcie partycypuje obecnie, mogę już powiedzieć, 17 firm. Są to firmy ogólnoświatowe, tak jak Philips, ale też mamy dwa startupy. I tak jak mówiłam na początku, to są firmy, które mają w swojej ofercie produkty dedykowane osobom starszym, które mogą pomóc osobom starszym w pozostaniu jak najdłużej u siebie mimo wieku. Jesteśmy też wspierani wizerunkowo przez szereg instytucji. Zapraszamy też Państwa organizacje do objęcia nas swoim patronatem. Tutaj na szczególną wzmiankę zasługuje ambasada Królestwa Danii, która nas wsparła nie tylko wizerunkowo, ale też organizacyjnie. Dzięki niej w projekcie uczestniczy już 4 duńskie firmy. Jakie były przesłanki dla zorganizowania tego projektu? Przede wszystkim, nazwijmy to takie teoretyczne, więc jesteśmy świadkami tak zwanej srebrnej rewolucji. W 2014 roku po raz pierwszy w historii naszego kraju było więcej osób w wieku 65+ niż osób poniżej 15 roku życia. I ta różnica będzie w kolejnych latach bardzo się zwiększała. Ten proces zwiększania się odsetka ludności starszej jest też, towarzyszy mu malenie, zmieszanie się liczby osób w wieku produkcyjnym, co oznacza, że będzie coraz mniej potencjalnych opiekunów w przyszłości. Tak więc dla nas, dla naszych bliskich, bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy pozostawali jak najdłużej samodzielni, niezależni, bo po prostu nie będzie miał kto nami się w przyszłości opiekować. Wraz z Janem spędziliśmy kilka lat w Niemczech. Ja obroniłam doktorat na Uniwersytecie Bauhaus właśnie z tej tematyki. No i mieszkając przez te kilka lat w Niemczech, mieliśmy również okazję obserwowania tego, co tych różnych mechanizmów, które wprowadzają Niemcy. Bowiem dodam, że Niemcy są krajem, gdzie ten proces starzenia jest obecnie najbardziej zaawansowany. To jest kraj teraz na równi z Japonią, jeśli chodzi o
średni wiek ludności 47 lat. My jesteśmy jako Polska jeszcze dużo młodszym krajem, natomiast tak jak wspomniałam wcześniej, proces starzenia w najbliższych latach będzie bardzo intensywny. A więc to były te aspekty, nazwijmy to naukowe, teoretyczne, natomiast też dochodzą do tego powody czysto osobiste. Nasi bliscy stają się coraz starsi. Obserwujemy, jak nasi rodzice opiekują się swoimi rodzicami, jak duży jest to dla nich wysiłek emocjonalny i organizacyjny. I to też był powód, dla którego zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby nasi bliscy mogli zostać jak najbardziej aktywni, niezależni i zdrowi, jak najdłużej. Wiemy, że dobrostan i jakość życia kształtowane są głównie przez mieszkanie. Jest to szczególnie ważne dla osób starszych, bowiem osoby starsze większość swojego czasu spędzają właśnie w mieszkaniach. To tam dochodzi najczęściej do groźnych wypadków, złamań, skutkujących często różnymi powikłaniami. Jednocześnie według badań niemieckich ponad 80% osób starszych nie chce się wyprowadzać ze swojego mieszkania. Chce pozostać w nim jak najdłużej. Również badania wskazują, że im dłużej pozostajemy właśnie niezależni, aktywni, tym dłużej jesteśmy zdrowi. Więc głos już przekazuję Janowi. Witam Państwa. Po takim teoretycznym wstępie zarówno Państwa, bo jak widać pewne informacje, które Państwo przekazali, pokrywają się z naszymi wnioskami, chociaż wnioskami jak najbardziej dla nas, bezpośrednio dla Warszawy. Chciałbym Państwu pokazać, przedstawić kilka konkretnych rozwiązań w tym konkretnym warszawskim mieszkaniu, do którego będziemy Państwa serdecznie zapraszali. To jest mieszkanie, które w naszym przekonaniu odpowiada na te groźby czy te obawy, z którymi mierzą się obecnie seniorzy i które to niedogodności zmuszają ich do opuszczenia swojego dotychczasowego mieszkania, które przecież jest tak naprawdę przestrzenią, do której są najbardziej przyzwyczajeni, w której najchętniej chcieliby pozostać. Z wiekiem przestrzeń, którą lubimy, do której jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu staje się niewygodna. To są bariery architektoniczne. Często też tracimy poczucie bezpieczeństwa. Stajemy się bardziej świadomi swojej ułomności i po prostu obawiamy się, co się stanie, kiedy dojdzie do wypadku, czy coś po prostu mi się stanie, a nikt de facto się o tym nie dowie. Na pewno nie jest Państwu obce to, że w przypadku osób, par starszych, które częstokroć dorobiły się domu na przedmieściach, zrealizowały swój sen, można powiedzieć, przychodzi cierpkie otrzeźwienie, mianowicie koszty utrzymania takiej nieruchomości, czy w ogóle trudności w funkcjonowaniu w nim stają się rzeczywiście naprawdę doskwierające i już teraz nawet w Warszawie obserwujemy poważną grupę osób, która zmienia swoje preferencje i chce wracać do miasta. Podejrzewam, że te dzieci, które obecnie dzisiaj są wożone samochodami najczęściej na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe po lekcjach przez rodziców z przedmieść, być może będą też tymi, którzy będą preferowali znowu zamieszkanie w środku miasta. Naszą ideą było to, by wzorcowe mieszkanie seniora, realne mieszkanie, chcielibyśmy powiedzieć jutro, ale takie, które już dzisiaj jest realnie zbudowane, jest dostępne. Chcielibyśmy, żeby to mieszkanie było przede wszystkim w mieście, było dostępne, było łatwe w utrzymaniu, mówię tutaj o kosztach. Niestety tutaj technika. O, jeżeli zwrócą Państwo uwagę, to jest mieszkanie około 50 metrów. Akurat w tym przypadku nie pozostała ani jedna ściana z początkowej koncepcji dewelopera. Niemniej jednak chcemy powiedzieć, że
w tak popularnym metrażu, czyli w dwupokojowym mieszkaniu, możliwe jest zaaranżowanie przyjaznej przestrzeni dla osoby w każdym wieku. Bo oczywiście tutaj dzisiaj mówimy do Państwa o mieszkaniu dla seniora, niemniej jednak tak naprawdę takie mieszkanie jest to mieszkanie dostępne dla ludzi w każdym wieku. Bardzo chcieliśmy, żeby w tym mieszkaniu było wygodnie na co dzień. Nie chcieliśmy epatować skrajnym designem, chcieliśmy stworzyć przestrzeń, która jest na co dzień wygodna. Jest to przestrzeń, którą lubimy, która, mamy nadzieję, spotyka się z uznaniem większości gustów, w każdym razie nie razi, natomiast ma wszelkie udogodnienia pod względem ergonomicznym. Ramy czasowe dzisiejszego naszego spotkania są dalece zbyt małe, żebym Państwa tutaj zapoznał z wszystkimi rozwiązaniami. Niech to będzie po prostu tylko kilka spojrzeń, natomiast jeszcze raz zapraszam Państwa po prostu do przybycia do nas. To jest obiekt ogólnie dostępny, gdzie można inspirować się, można znaleźć też konkretne rozwiązania, które być może chcieliby Państwo mieć także u siebie w domu. Niestety zdaje się, że slajdy ożyły. Niemniej jednak chciałbym jeszcze raz powiedzieć, iż ten projekt jest projektem realnym, niemniej jednak bardzo innowacyjnym. To są nie tylko rozwiązania w zakresie rzutu, czy w zakresie, nazwijmy to, estetyki, designu, ale też drobne rozwiązania, które ze względu na bardzo przyjazną ergonomię, ze względu na przyjazną automatykę, czy rozwiązania ICT sprawiają, że możemy pozostać u siebie mimo upływającego wieku i przez to nadal będąc osobami niezależnymi, nadal mogącymi zachować własną niezależną aktywność, możemy przez to po prostu dłużej funkcjonować. I to funkcjonować z jednej strony niezależnie w poczuciu własnej godności, ale z drugiej strony żyjąc w mieście, na przykład jak w przypadku tego mieszkania w Warszawie, i utrzymywać więzi społeczne. Jesteśmy do Państwa... Niestety straciłem zupełną kontrolę nad tym urządzeniem. Najwyraźniej ta automatyka jest mniej przyjazna. Serdecznie Państwa zapraszamy, zarówno do zadawania nam pytań, czy po prostu do rozmów w kuluarach, jak i bezpośrednio u nas. Jeżeli można tylko pokazać ostatni slajd, tam będzie do znalezienia zarówno adres strony internetowej, jak i adres na Facebooku. Zapraszam. Tak, jak najbardziej. Za chwilę będziemy mieć czas, ale moment, będziemy mieć za chwilę czas na zadawanie pytań. Sekundkę, tutaj to prosimy o brawa dla prelegentów. I teraz właśnie zapraszamy jeszcze na chwilę na naszą kanapę i chcielibyśmy, teraz mamy kilka chwil, zapraszamy wszystkich Państwa do zadawania pytań. Prezes Warszawa, bardzo proszę o powiedzenie to, co Pan przed chwilą powiedział, że już są dostępne mieszkania dla seniorów. Gdzie i w jaki sposób i jaka to mniej więcej wartość, jeżeli Pan może określić? Jest dostępne jedno mieszkanie. To jest mieszkanie wzorcowe i to jest efekt naszej Agnieszki, mojej inicjatywy. Żywię olbrzymią nadzieję, że takich mieszkań albo przynajmniej dążących do tego typu standardów będzie więcej. Zainteresowanie deweloperów tym mieszkaniem, nie ukrywam, jest dosyć duże. Z kilkoma też rozmawiamy całkiem aktywnie jako doradcy w kwestii rozszerzenia ich oferty. Proszę nie zapominać, że seniorzy to nie jest grupa, którą można pominąć na obecnym rynku nieruchomości. To jest z punktu widzenia deweloperów bardzo atrakcyjna grupa docelowa. Zresztą chciałbym też zwrócić uwagę, że nie mówimy o seniorach dzisiejszych, ale też seniorach jutra.
pokolenie baby boomers, czyli roczniki tuszpowojenne, w tej chwili wchodzą w tą fazę rewolucji, srebrnej rewolucji. To są często ludzie wcale majętni, nieobciążeni już rodzinami, często też bez dużych zobowiązań finansowych. Myślę też, że tego typu mieszkania dostępne dla ludzi w każdym wieku, są rzeczą, której nie może pominąć też polityka mieszkaniowa miasta Warszawy, z tego względu, że w moim przekonaniu zasób socjalny powinien być jak najbardziej w dużej mierze zawierać również tego typu mieszkania. Dość po tym, że mieszkania dostępne ze względu na swoją znacznie dłuższą żywotność funkcjonalną dłużej też utrzymują swoją wartość. Więc z punktu widzenia dobrego gospodarza miejskiego posiadanie takich lokali jest niezwykle istotne. Gdzie to mieszkanie jest? Rozumiem, że to można tylko oglądać, a nie na razie do kupienia, tak? Bo to jako wzorcowe. Zapytań o zakup mieliśmy naprawdę sporo, ale wtedy nie mielibyśmy już co prezentować Państwu. Mieszkanie znajduje się na Bielanach, adres Wrzeciono 2/71, funkcjonujący, istniejący budynek, niedawno oddany do użytkowania i mieszkanie, które raptem kilka miesięcy temu zostało powołane do życia. Czyli jako wzorcowe na razie jest, tak? Tak. Dziękuję bardzo, pani Warszawa. Proszę. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie? Ja mam pytanie. Mieszkanie wzorcowe, no to wspaniale, ale w jakim ono jest ułożeniu? Co w tym domu jest oprócz tego mieszkania, które jest przystosowane do osób starszych? To znaczy, jak jest blisko do lekarza? Jak jest blisko do ośrodka rehabilitacji? Jak jest blisko do sklepów? Już pani mówi. Chodzi o infrastrukturę jak miejską. Jak najbardziej. Mhm. To jest rzecz, bardzo dziękuję za to pytanie, bo to nas szczególnie cieszy. Przypominam, znajdujemy się na Bielanach, tuż obok Wolumenu, czyli sklep jako taki jest w parterze, co najmniej 2 lub 3, łącznie z małą restauracją i drobnymi usługami. Apteka po przeciwległej stronie ulicy, szpital bielański, śmiem twierdzić, jakieś 100-200 metrów. Ośrodki rehabilitacyjne, jeśli chodzi w ogóle o aktywizację nawet seniorów, to ośrodek bielański Start Meta też zupełnie nieopodal. Tereny zielone praktycznie po drugiej stronie ulicy, to jest Lasek Lindego. Jeśli chodzi o dostępność transportową do najbliższej stacji metra Wawrzyszew, około 100 metrów. Myślę, że nie możemy narzekać. Ale to wobec tego mam następne pytanie. Kiedy projektowano Ursynów, dokładny adres Herbsta 4, w tej chwili tam jest metro Stokłosy, też 100 metrów, znaczy 100 metrów od tego domu do metra Stokłosy, wybudowano budynek małych mieszkań. To były lata 70., czyli 40 lat temu, tak? Gdzieś nawet więcej. To zapewne pani była. No tak, 40 lat temu i tak. To co pan mówi, był ośrodek zdrowia. Na dole w tym budynku jest dalej pomieszczenie duże rehabilitacji dla osób, powiedzmy, niepełnosprawnych. Na dole też oprócz sklepów była portiernia, która była taką nawigacją, prawda, żeby człowiek stary mógł gdzieś tam dojść, ona pomagała. Obok jest oczywiście ośrodek zdrowia, była stołówka, gdzie można było wykupić sobie jedzenie. Tak, nie, ja panu mówię, co Herbsta 4. I to, co się stało dalej? Minął czas. Został ośrodek rehabilitacji. Wszystko gdzieś się rozpłynęło. Dziękuję. Szanowni Państwo, mamy czas na ostatnie pytanie. Czy mogę skomentować, tak? Bo rozumiem, że co prawda pytanie formalne nie padło, ale dwa słowa wyjaśnienia. To jest budynek wielorodzinny, deweloperski. Nie jest to jako całość projektu nic adresowanego specjalnie dla seniorów. I właśnie dlatego tym mieszkaniem chcemy pokazać, że de facto chciałbym powiedzieć, w każdym budynku jesteśmy w stanie ułatwić nasze funkcjonowanie w mieszkaniach. Natomiast
w przypadku wielu lokalizacji śródmiejskich, gdzie już mamy właśnie rozwiniętą infrastrukturę usługową, powinniśmy tego typu mieszkania realizować. Ja nie jestem zwolennikiem, to może zbyt ostre słowo, getoizacji seniorów. Życzylibyśmy sobie z Agnieszką, żeby ci ludzie po prostu funkcjonowali między nami, bo seniorzy potrafią w sposób fantastyczny dać społeczeństwu zarówno swoje doświadczenie, swoją wiedzę i tutaj nie powinniśmy mówić o wykluczeniu seniorów, tylko powinniśmy zastanowić się, jak skorzystać z kapitału społecznego, który oni stanowią. Tak, tu trzeba się w pełni zgodzić z tym postulatem. Z tym postulatem nie tworzenia gett. Tu chyba wszyscy się z tym zgadzamy, że nie chcielibyśmy mieć takich sytuacji, jak czasami się obserwuje jeżdżąc po Polsce, gdzie luksusowe ośrodki dla osób starszych są postawione i ogrodzone murem albo siatką, sterylne miejsca po prostu, gdzie te osoby są przekazywane przez rodziny i tam kończą swój żywot, no owszem, tam mając warunki, powiedzmy, jakiś tam standard, ale nie jest to społeczeństwo, nie jest to żadna społeczność, więc, ale można postulować, że cała przestrzeń właściwie powinna być dla tych osób przystosowana. To nie powinny być wyspecjalizowane miejsca, tylko jest chyba zasada w dzisiejszym projektowaniu miasta, że jeśli miasto jest przystosowane dla osób, że tak się wyrażę, najsłabszych, to znaczy, że jest przystosowane dla wszystkich i to chyba jest wniosek, jeśli chodzi o zapobieganie tym wykluczeniom. Natomiast tutaj bardzo ciekawe była prezentacja tych przykładów czterech dotyczących takiego mieszkania razem, zakładającego różną strukturę mieszkań szczególnie, ale też te przestrzenie wspólne, co sprawia, że mieszkanie może być w ogóle mniejsze i że tworzy się jednak taka społeczność mieszkaniowa. Jeżeli my mamy to słowo wspólnota mieszkaniowa, które oficjalnie jest używane, gdyby się zastanowić, co to znaczy, to jest właściwie puste słowo bardzo często, bo to nie jest żadna wspólnota, tylko to jest jakaś grupa ludzi, którzy są skazani na mieszkanie razem. Natomiast tworzenie takich miejsc, gdzie ludzie nie są skazani, ale są nie są skazani na mieszkanie razem, ale wybierają sobie to miejsce, to chyba jeszcze mamy, no w Polsce przynajmniej, nie wiem, czy są takie przykłady, gdzie ludzie sobie sami wybrali, bo u nas często są ludzie w mieście, którzy by chcieli mieszkać na wsi, a na wsi tacy, którzy by chcieli mieszkać w mieście. Jakby zapytać ludzi, czy w ogóle są zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkiwania, no to nie wiem, jak wypadają te badania, jeżeli są. Warto na pewno próbować dopasowywać, że tak się wyrażę, ofertę mieszkaniową do prawdziwych potrzeb i sprawdzić, kiedy jest potrzebne człowiekowi duże mieszkanie, no wtedy, kiedy rodzina ma dzieci, to jest duże mieszkanie, a kiedy jest małe, no kiedy jest młody i kiedy jest starszy, no to jest dosyć logiczne. Więc, no ale zawsze potrzebna jest społeczność, do której człowiek może w jakiś sposób się wpisać. Super, bardzo dziękujemy. Czas nas goni, także w tej chwili poprosiłbym o oklaski dla prelegentów naszej pierwszej części. I Państwu już teraz na tę chwilę dziękuję, a zaprosiłbym osoby do kolejnych prezentacji, do zajęcia miejsc na naszych kanapach. Michał Augustyn, Andrzej Gusz i Maciej Łebkowski oraz Anna Zawadzka i Jan Dowgiało. Zapraszamy. Tak, zapraszamy tutaj na... Dzień dobry. Michała Augustyna z nami nie ma, ja nazywam się Andrzej Gusz. Maciek Łebkowski. Jesteśmy związani od jakiegoś czasu już z osiedlem Jazdów, domkami fińskimi. Posłucham? O tak? O.
Czy mogę poprosić, a jest jakiś taki fajny zmieniacz? O, super, dzięki. Osiedle Jazdów to takie magiczne miejsce obok Sejmu, obok Parku Jazdowskiego, Zamku Jazdowskiego. Osiedle drewnianych domków powstało w 1945 roku jako pierwsze osiedle mieszkaniowe w powojennej Warszawie, jako tymczasowe i prowizoryczne osiedle, które przetrwało do dnia dzisiejszego. 4 lata temu była szeroka, zawiązała się szeroka koalicja społeczna, która zaczęła bronić tego miejsca przed buldożerami. I na fali akcji społecznej, na fali tej obrony zawiązała się społeczność, która zbudowała między innymi ogrody społecznościowe. Aktualnie na terenie Jazdowa działają 2 ogrody, które w zasadzie są jednym ogrodem. Ogród Motyka i Słońca i Ogród Królowej Bony. Ogrody, które w dużej mierze nie mają funkcji produkcyjnej, bardziej funkcję edukacyjną. W zeszłym roku były prowadzone zajęcia Szkoły Ogrodników Miejskich. I to chyba tyle, tak? A propos motyki i owoców. Tak. Może warto powiedzieć o tym, że domków jest 27, 7 jest zamieszkałych, tak? A 18 jest wynajmowanych, dzierżawionych od miasta na działalność społeczną, kulturalną przez różne organizacje. Między innymi ja działam w jednej takiej organizacji i prowadzimy ogród społecznościowy Motyka i Słońce. Tutaj tego ogrodu nie widać, ale jest tuż obok tego domku. I w zeszłym roku pojawiła się, znaczy już właściwie 2 lata temu, tak, w 2015 roku, pojawiła się w parku obok starsza pani, taka, która urządziła sobie coś w rodzaju takiego pod drzewem w parku obok, coś w rodzaju takiego schroniska, znaczy swojej takiej malutkiej przestrzeni. I przez całe lato właściwie żyła w parku. I powoli zaczęliśmy się poznawać z nią na zasadzie krótkich rozmów o tym, o ptakach. Ona bardzo osoba wrażliwa na przyrodę. Ta nasza społeczność ogrodnicza jakieś zaczynała nawiązywać relacje z tą osobą. Ale przyszła zima i ogród naturalną koleją rzeczy przeszedł w stan zimowego snu. Myśmy w tym czasie starali się o wydzierżawienie jednego z domków bezpośrednio położonego przy ogrodzie, który miał się stać takim zapleczem ogrodników. Razem z fundacją My, czyli Fundacja Pracownia Dóbr Wspólnych i Fundacja Łąka, zgłosiliśmy się do konkursu. Udało nam się ten domek wydzierżawić i okazało się, że pani Krystyna mieszka pod tym domkiem. Przeniosła się z parku pod domek, który właśnie żeśmy wydzierżawili i urządziła sobie takie tam pod daszkiem, po prostu taką wiatką bez ścian, urządziła sobie coś w rodzaju takiego legowiska i w taką pogodę tam mieszkała. Więc zaczęli temat jakoś drążyć, kontaktować się z Centrum Pomocy Społecznej, ze Stowarzyszeniem Interwencji, Pogotowiem Interwencji Społecznej, czyli organizacją, która zrzesza streetworkerów pracujących z osobami bezdomnymi na Śródmieściu, żeby jakoś po prostu zabezpieczyć, pomóc, wesprzeć panią Krystynę, która w mrozy po prostu mieszkała w kompletnym takim, no bez żadnego jakby zabezpieczenia. I śnieg. Nie, to jeszcze nie to. Można cofnąć? A, nie ma. To zdjęcie zniknęło. Ciekawe. Jakoś nie przeszło jedno zdjęcie, ale no, nieważne, to my powiemy.
Ale okazało się, że pani Krystyna nie chce pomocy od organizacji, które się zajmują bezdomnością. Nie chce pomocy od Centrum Pomocy Społecznej, ani od tego pogotowia interwencji i od tych streetworkerów. I to jest ponoć dosyć częsty przypadek, że osoby bezdomne odmawiają współpracy, bo ta współpraca jest obwarowana szeregiem warunków, które osoba bezdomna musi spełnić, żeby ją dostać. No, więc dużo osób po prostu się na to nie decyduje i wybiera mieszkanie w plenerze, a nie mieszkanie w schronisku. No, i tak właśnie było z panią Krystyną. No i później zaczęła, czas mijał, rozpoczęła się wiosna, ludzie wrócili do ogrodu i może ty, Dudku, powiedz, co się działo dalej. Tak, właśnie w tym miejscu możemy sobie oczami wyobraźni zobaczyć panią Krystynę, która pomaga przy budowie pieca do wypieku chleba i pizzy. I to jest taki moment, kiedy po roku udaje się nawiązać jakąś relację, jakiś kontakt i budowane jest zaufanie, które do dzisiaj się utrzymuje. I powoli przed zbliżającą się zimą udaje się przekonać panią Krystynę do tego, żeby zamieszkała w jakiejś takiej protezie domku. Postanawiamy, że zbudujemy dla niej taki mikrodomek, w którym będzie mogła mieszkać, będzie ogrzewany. We wrześniu ubiegłego roku zorganizowaliśmy benefit w ogrodzie Motyka i Słońce z warzyw, które zebraliśmy z tego ogrodu. Przyrządziliśmy pizzę, był koncert i szereg różnych też atrakcji. I zebrane środki umożliwiły nam opłacenie rachunków za prąd, za ogrzewanie tego domku, który zaraz Państwo zobaczą. Jeszcze może warto dodać, że to było takie rozwiązanie, które było odradzane nam przez wszystkie organizacje, z którymi się kontaktowaliśmy. Także, że właściwie nie było wiadomo, co zrobić, bo szła zima, pani Krystyna cały czas mieszkała na prędce urządzonym z takim stanowisku swoim pod wiatką. I nikt nie wiedział, jakby co zrobić. Jedyny pomysł, jaki nam przychodził do głowy, to właśnie stworzenie jej takiego małego domku. Natomiast byliśmy zniechęcani do tego z wielu różnych względów formalnych, kwestii też brania odpowiedzialności na siebie w przypadku jakiegoś pożaru na przykład. Jakiegoś pożaru, tak. No ale jakby nie mieliśmy pomysłu, co można zrobić innego w tej sytuacji. Więc ruszyliśmy z tym benefitem i równocześnie bardzo ciekawa sytuacja nastąpiła, mianowicie skontaktowaliśmy się z firmą Skanska, która w ramach wolontariatu pracowniczego zaoferowała swoją pomoc w zbudowaniu domku. Także deweloper miał udział też w powstaniu tego schronienia, tego małego mikrodomku. W dużej części dzięki wsparciu firmy Skanska i firmy Ingremio, która zajmuje się wolontariatem pracowniczym, udało się to mini przedsięwzięcie budowlane zrealizować. Udało nam się to zrobić do mrozów, do końca listopada i w tym momencie pani Krystyna mieszka w tym domku, który jest domkiem malutkim, absurdalnie malutkim, natomiast jest porządnie ogrzewany, ma okno, drzwi, mikrokuchenkę, stolik, łóżko i wszystkie jakby takie niezbędne rzeczy. No i jest domkiem na kółkach. Jest wozem drzymały, tak. Taką kajutą. Tutaj widać na tym zdjęciu słabo, ale po prawej stronie jest widać koło. Ma dyszel, można ten domek przedstawić.
Tu jest zdjęcie w ciągu dnia. Po lewej stronie widać oczywiście domek fiński. Tutaj mniej więcej styl architektoniczny zachowany, kompozycja. I to, co udało się osiągnąć dzięki temu domkowi, to taka sytuacja stabilizacji. My oczywiście nie wiemy, co będzie z osiedlem Jazdów tak naprawdę. Nie wiemy, co będzie za miesiąc, co będzie za pół roku. Ale dzięki temu, że póki co pani Krystyna mogła zamieszkać w tym domku, troszeczkę jednak odżyła, złapała oddechu, zaczęła się uśmiechać, żartować, przychodzić na spotkania, przychodzić na wigilię. Zaczęła też tworzyć wspaniałe kompozycje ziołowe, roślinne, kwiatowe, plastyczne, które staramy się przy każdej możliwej okazji sprzedawać, po to, żeby wesprzeć panią Krystynę. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to się polecamy. I przechodząc dalej, tutaj jest historia kilku mikrodomków, które Maciek Łebkowski zlokalizował na terenie Warszawy przy okazji swoich badań do doktoratu o nieużytkach. Jak widać, no, takie konstrukcje są dosyć powszechne w Warszawie, na różnych terenach opuszczonych. I to jest na pewno nie jest najlepsze rozwiązanie, ale być może to jest jedyne z możliwych rozwiązań, kiedy naprawdę ktoś śpi na gołym betonie czy w jakimś kiepskiej jakości śpiworze. I jako taki moment przejściowy, być może do momentu, kiedy osoba wychodząca z bezdomności mogłaby otrzymać mieszkanie, na przykład w ramach programu Najpierw Mieszkanie, mogłaby na chwilę zamieszkać w takim mikrodomku po to, żeby po prostu nie zamarznąć. To ja jeszcze powiem parę słów o tym programie Najpierw Mieszkanie, bo myśmy poszukując jakiegoś wsparcia w tej sytuacji z panią Krystyną, skontaktowali się z Julią Wygnańską, która promuje program Najpierw Mieszkanie w Polsce. To jest program, który jakby polega na trochę odwróceniu kolejności wsparcia dla osób bezdomnych. Bo teraz jest wsparcie dla osób bezdomnych polega na tym, że na końcu całego szeregu jakby pomocy, wsparcia jest osoba może dostać mieszkanie, ale musi spełnić szereg warunków, między innymi na przykład nie pić alkoholu, żeby uzyskać mieszkanie. Natomiast najpierw mieszkanie, jak sama nazwa wskazuje, polega na odwrotnej jakby przyjęciu odwrotnej kolejności i jakby no, jest wiele dowodów, że działa lepiej ten program. To znaczy, że ludzie, którzy dostają mieszkanie, mają pewną podstawę zapewnioną i dużo łatwiej im się odnaleźć w świecie i pozostałe jakieś problemy rozwiązać. No i właśnie mikrodomek to może być coś w rodzaju takiej protezy tego programu, ponieważ on jest bardzo drogi i generalnie w Polsce w najbliższym czasie chyba nie zostanie wprowadzony, nie wiadomo. W każdym razie Julia Wygnańska mówi o bardzo dużym oporze, który wynika właśnie z tego, że to jest dosyć drogi program. Ale mikrodomki istnieją, tak? Znaczy ludzie bezdomni sami sobie tworzą mikrodomki. Pełne są, Warszawa jest pełna takich mikrodomków, działki są taką przestrzenią, która jest miejscem, gdzie bardzo dużo osób bezdomnych mieszka, ale ludzie bezdomni sobie sami budują, więc dlaczego nie wesprzeć ich w tych działaniach i dlaczego nie uczynić z mikrodomków czegoś, co będzie jakąś częścią jakiegoś programu wsparcia osób bezdomnych? Na koniec ostatni slajd. Inspiracje między innymi z Los Angeles, gdzie program takich mikrodomków został uruchomiony. I to jest ciekawe bardzo, jeszcze tylko powiem, że tutaj ten program został opracowany we współpracy pomiędzy architektami, studentami architektury, urzędnikami miejskimi,
planistami, architektami. To jest jakby program, który jest bardzo kompleksowo opracowany. I to wsparcie dla osób bezdomnych to jest jakby... to jest jakby legalna forma pomocy, to nie jest, bo jest dużo takich inicjatyw trochę jak nasza, tak, że my sobie stawiamy jakiś domek, on jest nielegalny, generalnie prawdopodobnie będziemy musieli go zlikwidować, na szczęście ma koła, więc po prostu przejedziemy nim gdzieś dalej, natomiast jest to w jakiejś, jest to zrobione jakby poza prawem, a tutaj jest przykład projektu, który został jakby wpasowany w ramy strategii walki z bezdomnością. Miasto Los Angeles planuje wybudować bardzo dużo domów dla osób bezdomnych, ale będzie to długo trwało. To jest perspektywa 5 lat. I oni na te 5 lat postanowili, że nie będą jakby czekać ludzie bezdomni na ulicach, koczując, tylko że stworzą im na te 5 lat takie formy mieszkania. To chyba tyle, nie? Tak. Super. Bardzo dziękujemy. Prosimy o brawa. Dziękuję również. I teraz poprosimy Annę Zawadzką, Jana Dawgiało o prezentację w temacie farm miejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację o farmach miejskich. Na wstępie zaznaczę, że jesteśmy architektami, a nie projektantami zieleni. Natomiast działamy na styku architektury, nauki, przyrody. Nasze zainteresowanie zielenią bierze się z tego, że używamy jej często jako narzędzia do animacji mieszkańców, do zachęcania ich do współtworzenia wspólnych przestrzeni, do wciągania ich do pewnych interakcji. Też uważamy, że produkcja żywności jest stosunkowo pomijana w projektowaniu architektury, natomiast mogłaby stać się immanentną częścią kwartałów mieszkalnych. Zieleń też służy nam jako narzędzie do rewitalizacji. Jako że jesteśmy pracownią, która projektuje i buduje z materiałów naturalnych, to oczywiście interesują nas wszelkie aspekty ekologiczne, zmniejszanie śladu węglowego, bo często pożywienie podróżuje do konsumentów z odległych części świata. Pozwolimy sobie zacząć od takiego naszego projektu koncepcyjnego wertykalnej szklarni, który zrobiliśmy kilka lat temu na konkurs wypowiadając się na temat przyszłościowej wizji zrównoważonego miasta. Jest to projekt, który opiera się o wykorzystanie ślepych ścian, których mamy sporo w Warszawie, i zamiast tych niesłomnych billboardów dodaliśmy tutaj taką właśnie wertykalną szklarnię do ślepej ściany, która oprócz wymiernych korzyści takich jak warzywa dla mieszkańców, bo założyliśmy, że mógłby to być wspólnotowy ogród właśnie taki w przestrzeni sąsiedzkiej, mogłaby też zarabiać, stanowiąc rekompensatę tego zysku z billboardów, czyli poprzez, nie wiem, bistro, wynajem na kooperatywny sklepik. Taka szklarnia zajmuje minimum powierzchni zabudowy, co jest istotne w przestrzeni miasta, zwłaszcza śródmiejskiej. Tutaj były jakieś różne pomysły na samą szklarnię, czyli interaktywna elewacja, zbieranie wody deszczowej, hydroponiczne uprawy, no ale już jakoś nie będę się o tym rozwodzić. No, takie farmy high-techowe zużywają... Są w stanie teraz nowoczesne zużywać 95% wody mniej niż farmy takie, słychać mnie? Niż tradycyjne pola uprawne. Także przejdźmy dalej. Jeśli chodzi o zieleń w miastach, to taka moja pierwsza myśl i jakaś dawna inspiracja to uprawy na dachach Nowego Jorku. To pewnie jakby wszyscy kojarzą zarówno uprawy warzywne, kurniki, ule.
I plusów oczywiście jest wiele, na przykład te uprawy też często powstają na dachach supermarketów czy jakichś magazynów, więc zmniejszają koszty chłodzenia, używają deszczówki do podlewania, możliwe są duże powierzchnie upraw, aspekt edukacyjny. Często jest to tak zrobione, że to, co jest hodowane na dachu, jest później sprzedawane w restauracji na dole, w tym samym budynku albo w najbliższej okolicy. Chodzi o jak największe ograniczenie transportu głównie i powierzchni. Jeśli chodzi o przyszłość zieleni w miastach, to ważne, żeby spotkały się chęci mieszkańców i chęci władzy. Jeśli chodzi o chęci mieszkańców, to z tych chęci właśnie wyrastają kolejne ogrody społecznościowe, o których opowiadaliście też wy przed chwilą, jeśli chodzi o Warszawę. To jest barceloński przykład. Mieliśmy przyjemność pracować ze społecznością w dzielnicy Eixample. To jest jedna z działek, które zostały przez miasto oddane do konkursu. Tam 20 nieużytków miejskich zostało oddanych w zagospodarowanie mieszkańcom i w drodze konkursu wyłoniono różne pomysły i takim najczęściej powtarzającym się pomysłem na przestrzeń sąsiedzką był właśnie ogród społecznościowy. My przyjechaliśmy do już zagospodarowanego ogrodu, natomiast pracowaliśmy z mieszkańcami i celem tego była dalsza animacja miejsca i wciągnięcie kolejnych okolicznych mieszkańców w interakcję. I okazało się, że to, co łączy okolicznych sąsiadów, to są właśnie warzywa na różne sposoby, od uprawy po wspólne obiady. I taka najbardziej ich paląca potrzeba, jak się okazało, to był mobilny ogród, który służył nam do zajmowania nieużytków, które mogłyby być też zazieleniane, ale akurat te nieużytki nie były przewidziane pod taką rolę, jak również do zdobywania kolejnych chętnych do współuczestniczenia w przestrzeni, animowania w szkołach, domach starców i w wielu innych miejscach. Idea tego ogrodu była taka, że jest to bardzo partyzancka akcja. Chodziło o to, że można się wprowadzić na jakąś działkę, która jest nieużywana, wykorzystywać ją póki można, póki nie wjedzie na przykład policja albo buldożer, tam sobie pobyć jak w ogrodzie i potem się ewakuować bez konieczności wykopywania wszystkiego i niszczenia. Chęci władzy. Na szczęście też takie chęci się pojawiają, co nas bardzo cieszy. Tu jest też przykład Polski, Słupsk, ogród społecznościowy po lewej stronie przy ratuszu. Z tego, co wyczytałam, ten koszt ogrodu to było 500 zł. Rośliny, które tam zasadzono, są dość mało wymagające. Każdy wydział dostał swoją skrzynkę do upraw. Podobno urzędnicy są dość sceptyczni, bo jest to kolejny obowiązek wpisany w ich urzędnicze role. Niemniej ogród zaistniał i myślę, że to jest bardzo fajne. Jest przykład paryski, gdzie mer Paryża zdecydował o tym, że w najbliższej przyszłości ma powstać nawet do 100 hektarów ogrodów i zazieleniane są każde możliwe skrawki, ściany, dachy, jakieś nieużytki. Przy czym wprowadzono różne ułatwienia dla miejskich ogrodników, od wspierania właśnie upraw ekologicznych, czy dotowania narzędzi, ziemi i wszelkiej innej pomocy. Są też inne przykłady, jakiś jest plan, jeśli chodzi o ratuszowy ogród w Nowym Jorku, to jeszcze chyba też nie jest realizacja. Przykład idzie z góry. Przed Białym Domem też powstał taki ogród, który nie jest uprawiany przez urzędników, tylko przez dzieci ze szkół. On ma głównie funkcję edukacyjną, to znaczy dzieciaki się uczą, że pomidor jest z krzaka, a nie z paczki chipsów i w jakiś sposób ich to przekonuje do bardziej świadomego po prostu jedzenia i poprawia ich zdrowie i to funkcjonuje też jako lekcje WF-u i spędzenie czasu na świeżym powietrzu. Tutaj jest AgriHood, czyli też przykład ze Stanów Zjednoczonych. Dzielnice z przestrzeniami uprawnymi, zarówno są to pomysły, jeśli chodzi o nowe dzielnice dla na przykład wyższej klasy średniej, jak i o rewitalizację nieużytków, na przykład przestrzeni Detroit.
Detroit jest miastem, które jest strasznie teraz przez ostatnie lata upadłe ekonomicznie, bardzo wyludniające się. Bardzo wiele jest pustych działek po spalonych albo opuszczonych domach. I ten agrihood pierwszy, który powstał, z małego ogrodu rozrósł się do obszaru, który jest w stanie wyżywić 2000 osób. I w takim zdegradowanym miejscu, dzięki właśnie współpracy ludzi przy tym ogrodzie, jakby jakość życia tak się poprawiła, że ta okolica zaczęła przyciągać nowych mieszkańców. I to jest taki jakby zupełnie nowy sposób na ożywienie tego miejsca i bardzo, bardzo silną rewitalizację społeczną i ekonomiczną też. Budynki, bardziej właściwie zieleń w budynkach niż koniecznie zielone budynki, bo nie wszystkie z nich mają rzeczywiście jakieś bardziej zaawansowane rozwiązania ekologiczne. Natomiast takie deweloperskie przykłady są dowodem na to, że trend sięga coraz szerzej. To jest poznański projekt, w którym szklarnie mają być na balkonach przynależnych do każdego z mieszkań. To były prywatne szklarnie. Tak, prywatne szklarnie. Tutaj znowu sąsiedzkie ogrody społecznościowe, ale też w takich jakby częściach dostępnych tylko dla mieszkańców. To jest jakaś część tarasu na dachu. To jest przykład, który jakoś tam nas też inspiruje. To jest przykład, to jest projekt Air Urban w podparyskiej miejscowości. Złożone z kilku jednostek, w tym jednostki AgroCity, która jest najbardziej chyba w tym wszystkim rozwinięta. Projekt ten ma zasięg lokalny, czyli założono, że klony tego projektu mogą powstawać w różnych miejscach, natomiast te jednostki są w pewnej bliskości 500 do 5 kilometrów. I ideą jest sieciowanie mieszkańców, dostarczanie im narzędzi, wiedzy, formowanie pewnych praktyk ekologicznych. Projekt składa się z właśnie z AgroCity, czyli takie jednostki do miejskiego rolnictwa na różne sposoby, farm miejskich, ogrodów społecznościowych i wspierania innych tego typu działań. Recyclab, czyli recyklingu celem pozyskiwania materiałów ekologicznych, na przykład ten budynek AgroCity jest ze straw bale, czyli ze słomy i z materiałów z recyklingu. Recyclab też wspiera powstawanie kompostowników i no, daje tego typu narzędzia. Kolejną częścią tego projektu są mieszkania ekologiczne i kooperatywne, natomiast no z tego, co czytałam, to jest jeszcze w najbardziej początkowej fazie i ma być to pewien eksperyment też z elementami samodzielnego budowania przez mieszkańców. Tutaj moglibyśmy długo opowiadać, ale pewnie musimy się streszczać, więc parę słów o materiałach. Oczywiście mogą być to być najprostsze materiały, czyli recykling. To jest nasz ogród, który powstał na dziedzińcu zielonego, w trakcie zielonego jazdowa na dziedzińcu Zamku Jazdowskiego. Po prostu ze skrzynek po jabłkach przy minimalnym budżecie. Po prawej jest Barcelona, czyli przede wszystkim budowanie z mieszkańcami, jakieś proste, pozyskane, przyniesione przez sąsiadów materiały. Zazielenianie i uprawianie w każdym właściwie możliwym miejscu. Co, no po prostu chodzi o to, żeby oprócz tego, że hoduje się tam jedzenie, co czasami jest trochę symboliczne, no to powstają więzi międzyludzkie. Tutaj polski przykład, warszawski nawet ogródków działkowych, to też jak trochę wspominaliście wcześniej. Ja ostatnio uczestniczyłam w jakiejś dyskusji, w której ogródki działkowe zostały nazwane rezerwą pod zabudowę mieszkaniową i muszę przyznać, że trochę się z tym nie zgadzam i widzę dla nich też inną przyszłość. Oczywiście niekoniecznie musi być to low-tech, powstaje mnóstwo projektów bardzo high-techowych. Po prawej to są uprawy hydroponiczne w Azji. Jest to jakaś pierwsza farma komercyjna w Singapurze, która liczy tak 120 takich szklarni trzypiętrowych z planem dalszego rozszerzenia o kolejnych kilkaset.
Oczywiście różne futurystyczne projekty, tutaj przykład takiego wieżowca farmy miejskiej w południowej Korei. No ale w tym wszystkim najważniejsza jest edukacja. Edukacja, która zaczyna się już od wczesnych lat. Pokazywania dzieciakom, skąd się bierze jedzenie, dlaczego ważne, żeby było lokalne, ekologiczne i dlaczego ta zieleń w mieście jest rzeczywiście istotna. To jest jakiś ciekawy przykład, który znaleźliśmy, jeśli chodzi o projekt przedszkola w formie takiej farmy miejskiej i dzieciaki tutaj bawią się i rozwijają poprzez między innymi uprawianie warzyw, kontakt ze zwierzakami i zrozumienie tego całego procesu. To jest szkoła w okolicach Paryża, jakaś nasza wizyta studyjna z Jankiem. To jest akurat budynek w technologii Strobel, czyli słoma i glina, więc to akurat nas konkretnie w tej wycieczce interesowało. Ale oprócz tego jest ogród warzywny, który dzieciaki uprawiają na dachu szkoły. No i tutaj już nie będę za was opowiadać, nie myślałam, tak, że jesteśmy po was. To Maciek na zdjęciu, tak? Maciek może pewnie powiedzieć trochę więcej o tym. Ale już powiedział. No dobrze. Tak? Ostatni slajd? Dziękujemy. Dziękujemy. Super. Dziękujemy bardzo. Prosimy o brawa. Szanowni Państwo, mamy chwilę na dosłownie jedno, dwa pytania. Gdyby ktoś z Państwa chciał o coś dopytać naszych prelegentów, to zachęcamy. Zniechęciłem skutecznie. To jeszcze... Tak, prosimy. Może macie jakieś Państwo pomysły, jak zazielenić balkony w mieście? Bo ciężko z tą promocją, a na pewno Wam się to podoba. A tak. No to zazielenić swój balkon każdy może. Chyba przed wojną był konkurs na najpiękniejszy balkon warszawski. Teraz też jest, tak? Nie wiem, czy to się tyczy warzyw, czy tylko kwiatów w takim razie. Ale no to jest taka najprostsza metoda, którą każdy może stosować i czemu nie? Zachęcamy. Tych balkonów pięknie zazielenionych w jakiejś koncepcji jest bardzo mało. Macie to bardzo ładne przykłady ze świata, więc pytam się, co zrobić. No, ja na przykład mam 3 doniczki i trochę ziemi i pomidory tam rosną i to nie jest nic trudnego nawet dla mnie. Nie, no tak, jasne. To... Zdące jabłonie, widzę tam i wyobraźni jakieś bluszcze, specjalne odmiany. No w tej chwili mamy wiele takich możliwości, tylko co zrobić, żeby chciano to podlegać. W Katowicach taka jest naprzeciwko pomnika powstańców, jest taki wielki blok i próbowano coś zrobić, ale jakoś to ta inicjatywa wyszła, ale potem też zeszła. Dlatego uważam się, gdzieś to spadło, dlatego uważam, że taka promocja jest dość istotna. Podoba mi się to i pewnie innym też. Też na przykład taką nieskomplikowaną rośliną, która może ładnie wyglądać, jest mech. Nie to, żeby to była autopromocja, ale czytaliśmy, że mech pochłania smog. Jest to roślina przyszłości, jeśli chodzi o walkę z zanieczyszczeniami. Natomiast to, co pani mówi, w Berlinie na przykład jest cały program dotowany przez miasto zazielenienia dachów i balkonów i w wielu miejscach na świecie też to się dzieje. W Warszawie chyba na razie nie, no ale trzeba naciskać pewnie. Właśnie to robię. No tak, tylko że nie na nas. Jesteście organizacją, jestem tylko gościem, macie referat, więc możecie. Szanowni Państwo, zachęcamy też do wymiany wszelkich uwag i kontaktów w kuluarach, a chcielibyśmy zaprosić teraz na kilka minut przerwy o godzinie 14. O godzinie 14.05 ruszymy z kolejnym blokiem poświęconym innowacjom technologicznym. Także dziękujemy raz jeszcze naszym prelegentom i zapraszamy na przerwę. Trzeba naciskać pewnie. Zazielenia. Właśnie to robię. No tak, tylko że nie na nas.
Coś organizacją. Ja jestem tylko gościem. Macie referat, więc możecie. Szanowni Państwo, zachęcamy też do wymiany wszelkich uwag i kontaktów w kuluarach, a chcielibyśmy zaprosić teraz na kilka minut przerwy o godzinie 14:00.